miło w imieniu własnym, w imieniu koleżanek, kolegów i tych już będących na emeryturze i tych jeszcze cały czas zatrudnionych w katedrze powitać tutaj Państwa u nas w Katedrze Agronomii. Tak jak już wcześniej wspominałem, Katedra Agronomii dzisiaj skupia trzy dawne, duże katedry. Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin, przepraszam, bo z tej katedry się wywodzę, że tak zacząłem, Katedrę Ogólnej Uprawy Roślin i Katedrę Łąkarstwa. Jesteśmy jedną z sześciu katedr plus zakład tworzących strukturę Wydziału Rolnictwa i Biologii. Pani dziekan dzisiaj w swojej wypowiedzi mówiła głównie o katedrach tych biologicznych, bo chciała po prostu zwrócić uwagę na tą część wydziału, która jest relatywnie nową naszą aktywnością. No, wydział jest w tej chwili wydziałem, który w trzech specjalnościach kształci, a badania prowadzi bardziej w dwóch: z zakresu rolnictwa i z zakresu biologii, badania z zakresu inżynierii ekologicznej. Przyjdzie nam jeszcze, że tak powiem, rozwinąć, poszukać osób, które zechcą się tą dziedziną zainteresować, no i po prostu tą naukę też w jakimś stopniu ukształtować, rozwinąć, bo nie ma dobrego kształcenia, jak nie ma podstaw w postaci badań naukowych. Ale taka jest sytuacja na uczelni, nie tylko naszej. Taka sytuacja wytworzyła się w ogóle na uczelniach wyższych, że wszyscy walczą o studentów. Takie niedobre prawo jest w tym naszym kraju, że za studentem idą pieniądze. Czyli jak są studenci, to i uczelnia ma pieniądze. Nie? W związku z tym jest takie, można powiedzieć, powszechne tworzenie nowych kierunków studiów, które nie do końca są uzasadnione. Mnożą się te autentycznie tak zwane atrakcyjne nazwy, a nie do końca jest to i, można powiedzieć, oczekiwane przez życie gospodarcze, nie do końca jest to uzasadnione z punktu widzenia możliwości kształcenia przez uczelnie. Ale w ten sam sposób myślę, że w bardzo uzasadniony sposób powołali też trzeci kierunek studiów: inżynieria ekologiczna. Inżynieria ekologiczna, która ma szansę łączyć osiągnięcia biologii i rolnictwa, wykorzystywać to, co przyroda przez tysiące lat kształtowała i na ile tymi prawami, które jakbyśmy poznali, można byłoby się dalej posługiwać w organizowaniu naszego życia społecznego, gospodarczego. No i myślę, że to jest uzasadniony kierunek, ale tak jak już powiedziałem, trzeba jeszcze dopracować zespoły, które także w badaniach się tym zajmą. Pozwólcie Państwo, że na tyle, na ile widzę, bo my tutaj jesteśmy grupą, przedstawię naszych pracowników, którzy już są na emeryturze i tych, którzy tutaj są, bo może Państwo znajdziecie wśród nas swoich promotorów. Jak to widzę, to myślę, że niektórzy nie znajdą w moim wieku promotorów, ale myślę, że są tacy, co znajdą w moim wieku. Właśnie jest gdzieś pani profesor Gawrońska, pewnie gdzieś tam jeszcze na korytarzu, powiem bezwzględnie, że powinna być, ale nie widzę tutaj. Jest pani profesor? Panią? To za... Niech tutaj przyjdzie do nas właśnie. Pani profesor pewnie będzie skupiała na tym. To nie jest wezwanie do tablicy, to jest chęć powitania panią, pani profesor. Jest z nami pan profesor Radecki, też gdzieś pewnie wyszedł, bo widziałem, że był blisko. Ja szłam cały czas, idę, tylko nie pokonam. I stwierdziłam, że jest mi miło, że młodzież, oczywiście wszyscy Państwo jesteście młodzieżą. Widzę panią doktor Nerkę, zapraszamy panią doktor. Na pewno są na sali osoby, które znajdą w pani doktor Nerkę swoją promotorkę. Pani doktor, zapraszamy tutaj. Zaraz uruchomimy drugą salę, bo proszę Państwa. No, prawdą jest, że nie wiedzieliśmy do końca, jak mamy się zorganizować, bo 100 osób się zapisało na to spotkanie. No i cóż, cieszymy się, że wszyscy są.
chciałem dalej powitać i przedstawić Państwu profesora Stypińskiego. Piotrze, pokiwaj głową, bo ty jesteś, bo mogę być osobą, która nadal pracuje. Gdzieś tutaj widziałem profesora Rozlickiego, jak się pokazywał. Na korytarzu był. Tak, to też będzie wielu Was. Widzę profesora Lenarta, który... Jak się Ilenko, panią doktor habilitowaną Irenę Subarę. Zapraszam. Marysia, będę, pozwólcie Państwo, że będę kontynuował dalej przedstawianie. Pani doktor Hannę Niemczyk chciałem Państwu przedstawić. Zobaczcie Państwo, ale tak panie to mogą być tylko młode, nie? Ja tak kolejno, tak powiem. Właśnie witam panią doktor habilitowaną Marię Janicką z Katedry, panią doktor Barbarę Jarłowicz. Sprawdzam z roku, kogo, panią Agnieszkę Ciesieńską też gdzieś była. Panią... Agnieszka kieruje ruchem. Kieruje ruchem, tak. Panią Anię Wysmułek. Ani mam nadzieję, że wypatrzyłem wszystkich pracowników, którzy wspólnie pracujemy razem w katedrze. Jak kogoś pominąłem, to niech podniesie rękę. Właśnie, ja się bardzo cieszę, że z mojego roku jest taka liczna prezentacja i moje koleżanki dopominają się, żeby właśnie, ale ja już Was wszystkie nie zdążę i nie umiem przedstawić. Ogólnie, całe prezydium to jest rocznik 77. Zapomniałem, jest tam jeszcze pan doktor Pielnicki, bo schowałeś się wśród... No musisz teraz stać i się pokazać. Tak. Proszę Państwa, jakbym miał kilka zdań powiedzieć, to tak jak już wspomniałem, łączymy trzy stare katedry. Właściwie kontynuujemy badania, te, które były realizowane wcześniej w tych trzech katedrach. Może troszeczkę się zaczynamy gdzieś tam specjalizować. Najnowsze nasze osiągnięcia są związane z rolnictwem precyzyjnym. Jesteśmy, że tak powiem, nieźle jako katedra wyposażeni w aparaturę związaną z rolnictwem precyzyjnym. No ale to nie jest jedyny, że tak powiem, kierunek badań. Chciałem podkreślić, że jesteśmy tylko na bieżąco, że to, co się dzieje w rolnictwie i co można uznać za najbardziej nowoczesne, to także występuje w wymiarze badań w naszej katedrze. Ale ja nie będę Państwa zanudzał tym, na czym polegają badania w katedrze, bo one niewiele się zmieniły. Jeśli byśmy mieli przyjąć główny temat, to cały czas on będzie brzmiał, że to jest doskonalenie technologii produkcji poszczególnych gatunków roślin. No oczywiście doskonalenie na zmieniającym się poziomie, bo zmienia się technika, zmieniają się odmiany. No i tak to jest, że cały czas trzeba, że tak powiem, dostosowywać agrotechnikę. Dzisiaj można powiedzieć, że doskonale znamy, na czym polega działanie poszczególnych czynników agrotechnicznych, natomiast ich nowa efektywność, nowa jakość jest związana właśnie z tym, co wynika z zupełnie innego sprzętowienia. Widzieliście Państwo te maszyny firmy Horsch. Nie wiem, czy ktoś jest na sali, kto jest właścicielem takiego pola, gdzie te maszyny mogłyby wjechać, nie? Ale też zdajemy sobie doskonale sprawę, jak szybko restrukturyzuje się nasze rolnictwo i dzisiaj pewnie kto ma jakieś tam takie wiejskie pochodzenie, to zgodzi się ze mną, że z tych 5-10 gospodarstw zostaje 1-2 gospodarstwa. I to jest jakby charakterystyczne dla dzisiejszych naszych czasów. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz w imieniu nas wszystkich tutaj serdecznie Państwa powitam. Proszę się gościć. Woda wciąż się gotuje.
wszyscy są po obiedzie, to czas właśnie na deser. Może on jest taki skromny, ale trochę słodki. Proszę kontynuować swoje rozmowy, proszę kierować pytania do nas, o wszystkim gotowi jesteśmy Państwu opowiadać. Katedrą Agronomii jesteśmy od 2000 roku, czyli już jak Państwo słyszycie, 15 lat Katedry Agronomii. Faktycznie tych starych katedr już nie ma 15. A do tego budynku sprowadziliśmy się w roku 2003. Wszystko to pomyślałem, że zapomniałem, jak popatrzyłem na panią doktor Detten, ale przedstawiłem. Tak, od 2003 roku jesteśmy w tym budynku. To też już 12 lat, nie? A wydawało się, że tak jak było wczoraj. Jesteśmy ostatnim wydziałem, który zabrał się z ulicy Jagodniewskiej. Muszę coś się napić, bo zaraz nie będę mówić, nie? Tak więc te 12 lat to też tak wpłynęło, jakby to było wczoraj. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy ostatnim wydziałem, łącznie z Wydziałem Leśnym, który wynił się z Jagodniewskiej. W 2003 roku wszystkie inauguracje były już na usynach. Wszystkie wydziały inauguracje były już na usynach. Proszę Państwa, ja sobie tak pomyślałem, że będzie bardzo miło i Państwo to zaakceptujecie, bo nawet z naszego rocznika, który jest tak liczny, jak pomyślę, to już nie ma kilku osób wśród nas. Pozwólcie Państwo, że chwilą ciszy wspomnimy w ten sposób i oddamy pamięć tym osobom, które z naszego środowiska, z naszych roczników odeszły. Dziękuję ślicznie. Cześć pamięci. I proszę dobrze się czuć, tak jak u siebie, za dawnych lat, jak widzieliście Państwo tutaj. Prace magisterskie czy prace inżynierskie.